najpierw się robi coś fajnego, a potem się to psuje, bo trzeba hajs zarobić. Sony daje rozwiązanie komuś, kto już te zdjęcia robi od jakiegoś czasu i jest w stanie sobie ręcznie różne rzeczy poustawiać. Obejrzyjcie zdjęcia po prostu, bo to w zasadzie mówi samo za siebie, jak te zdjęcia z tego smartfona wyglądają i wtedy będziecie mniej więcej widzieli. Z nocnymi jest problem, dlatego że nie widać, że to są nocne. I to wygląda, jakby był świt albo wieczór, a jest kurczę ciemna noc. Cześć, witajcie. Cześć, witamy się z Wami znowu w tygodniówce po niedługiej przerwie, spowodowanej rzeczami różnymi niestety. No między innymi majówką, no bo nie widzieliśmy się od majówki. Mam nadzieję, że wasza była fajna. Nie było okej. To się trochę zadziało. Trochę się zadziało, pokazała nowe modele Motorola. Trzy nowe modele, Edge Plus 2023, Moto G chyba piątej generacji 2023 i Moto G Stylus też 2023 generacji czwartej. Dokładnie, ale to w Stanach. Póki co to w Stanach. Diabli wiedzą, czy one do nas trafią. No, chociaż z drugiej strony takie przeciętne średniaczki, no nie ma za czym specjalnie jakoś strasznie tęsknić. Ja bym powiedział, że to nowe Moto G jest słabsze od ubiegłorocznej. Mało tego, Stylus też jest znacznie starszy. W Stylusie pojawił Znaczy, się na no, przykład ekran HD z plusem, tak? to Już nie samo mówię o zrobili aparatach na czy Moto G. innych rzeczach. To jest coś potwornego. Pojechali, aczkolwiek one są stosunkowo, podkreśliłbym, niedrogie, bo to jest półka około 1000 zł, przeliczając bezpośrednio z dolków amerykańskich. Nie Problemem jest jest to, to. że kurczę, wiesz, najpierw się buduje markę, a A później z tej tak, marki się wyciąga tyle kasy, ile można, bo ludzie, wiedząc jakby, że kupują uznaną markę, starają się kupować następne modele, a następne modele wcale nie odpowiadają poprzednim, bo nawet specyfikacjom. no więc właśnie, no tutaj troszeczkę. Także myślę, że nie ma co tym biednym Amerykanom zazdrościć, niech oni się kiszą z tymi Nie, nie ma Motorolami. co. Znacznie ciekawszy model. Też od Motoroli zresztą. No, 4 no. maja był zaprezentowany, czyli no tuż po majówce, albo nawet w zasadzie w trakcie majówki dla większości z nas. Motorola E40, czyli taki troszeczkę mniej flagowy model, dużo droższy od tych z Ameryki, bo te z Ameryki to, tak jak powiedziałem, półka wokół 1000 zł. Prosto, tanio i tyle. To już jest prawie że flagowiec. Prawie że, bo to no, nie jest flagowiec, bo flagowcem jest E40 Pro, która kosztuje tyle, że aż mi nie chce przez gardło przejść. Natomiast ta jest do kupienia za 3 koła. Ja już ją testuję. Powiem wam szczerze, że no nie będę spoilerował, ale podoba mi się ten telefonik. Natomiast jedną rzeczą mnie Motorola wkurzyła z tym, co Jacek już wspomniał, że najpierw się robi coś fajnego, a potem się to psuje, bo trzeba hajs zarobić. I wiecie, co Motorola robi? Tu już jest kolejny model. Ja na to będę zwracał uwagę i będę kopał w tą Motorolę za to, bo to jest w tej chwili no dla mnie coś strasznego. Otóż Motorola przyzwyczaiła mnie i pewnie wielu z was też, że ma czysty, schludny, prosty, prawie że surowy interfejs użytkownika. Nie dokłada żadnego badziewia, tylko po prostu najwyżej dokłada tam te swoje gesty, prawda, to włączanie latarki i tak dalej. To, co wszyscy lubią i z czego korzystają, natomiast nie ma śmieci. A co teraz Motorola robi? Zarówno E40 Pro, którą testowałem i bardzo to skrytykowałem w recenzji, jak i ta nowa E40, słuchajcie, przyjeżdżają do nas już naładowane jakimiś, kurczę, zbędnymi jabłkami. No i po prostu, ja wiem, no hajs się musi zgadzać, ale patrzcie. A, nie złapie wam ostrości kamerka, przykro mi bardzo. O, teraz złapie. Chociażby na dzień dobry, takie 4 badziewia tutaj mamy zainstalowane. Glovo, jakiś Collab Contact, Candy Crush. Okej, niektórym to się przydaje, ale dlaczego ja muszę to mieć na dzień dobry w telefonie? Ja bym sobie to pobrał, jeżeli chcę korzystać z Glovo, tak? Ale nie, doładowują mi to, a potem jeszcze przy konfiguracji, słuchajcie, wyskakuje fajne duże okienko. Spróbuję wam je pokazać, bo aż zrobiłem screenshota, bo mną no rzuciło, nie będę ukrywał. O, takie, o, znowu nie łapię ostrości. Dobra, musicie mi uwierzyć chyba na słowo. W każdym razie wyskakuje okienko z proponowanymi aplikacjami, a tam dopiero jest śmietnik. O Jezu, wiem, oni zarabiają na tym, ale ten telefon nie jest tani, słuchajcie. No kurczę, telefon za 4 koła. Wydaje mi się, że Motorola już na nim odpowiednio dużo zarobiłaby, żeby
nie dodawać mi jeszcze tego badziewia. Ja bym zrozumiał ten badziew w tanich telefonach, które no w jakiś sposób muszą być dotowane po to, żeby były tanie. Ale ja kupuję flagowca i kurczę, dostaję badziew. Gdybym dostał, no nie wiem, no dobra, można na przykład wypomnieć Samsungowi, że dokłada aplikację. Też dokłada, na przykład dokłada pakiet Microsoftu, który no komuś się może przydać i jest w jakiś sposób przydatny. A tu mam jakieś reklamówki gier, no ludzie, no pawia tylko rzucić na Wiesz to. No co, nie Adaś, tylko. z jednej strony przyznaję ci rację, a z drugiej strony mówię tak, że jeżeli to jest możliwe do odinstalowania, to w zasadzie nie ma problemu. Niech oni sobie na tym zarobią. To prawda, użytkownik musi usiąść, ale użytkownik i tak musi usiąść do konfiguracji tego smartfona za każdym razem, tak? Ale jak Jeżeli ma markę, słuchaj, ale to się tyczy wszystkich marek w tej chwili. Dobrze, że Motorola jeszcze reklam nie daje w trakcie, wiesz, no użytkowania tak, interfejsu, nie no, tak? ale do tego zaraz dojdziemy, do tego zaraz dojdziemy, bo opowiem o tym przy okazji kolejnego telefonu, bo oczywiście beka totalna, znowu. Wiesz, no w każdym razie zdaje mi się, że jeżeli możesz to odinstalować, a to odinstalowujesz, dotknij, leci, dotknij, leci. Tak, to jest irytujące. Ale Wiesz wiesz, co? no Okej. jakbyś nie mógł, to wtedy byłby rzeczywiście problem pewien. A tak, Tak, niech no, sobie tam. poniekąd masz rację, tylko fakt, wiesz co, możliwe, że mnie to zirytowało, dlatego że ja kolejny raz w tygodniu konfigurowałem sobie telefon i po prostu miałem już tego potem. Bo jak generalnie, jak zmieniam, przesiadam się z telefonu na telefon, to sobie klonuję, staram się klonować producentami, Tak, czyli tak. ustawienia, wszystko z Xiaomi jednego biorę do nowego Xiaomi, które przysłano. Z Motorola, którą niedawno testowałem, przewalam wszystko z chmury, bo sobie to przechowuję do nowej Motorola. Tak sobie to szereguję. Z Samsungiem to już jest w ogóle bajeczka, bo tam wchodzę na konto i mi się cały telefon klonuje ze wszystkim. Ale ja to sobie klonuję, mam to, co już miałem, to, co chcę mieć. A tu sobie sklonowałem Motorola. Po czym otwiera mi się jeszcze kupa innego badziewia i znowu muszę usuwać. I to mnie zirytowało. A nie irytuje mnie, nie tyle irytuje mnie sam fakt, że to jest, no bo na przykład w Xiaomi jest to norma i wszyscy z tym żyją. Samsung też dokłada mnóstwo aplikacji, wszyscy z tym żyją, ale Motorola tego nie robiła wcześniej. Czyli No rozumiem, tak. przyzwyczaiła mnie do dobrego. Bo ja na przykład lubię to podejście z tym interfejsem, bo ja lubię skrajności. Lubię mieć albo Golasa Androida, albo tak doładowanego pod korek wszystkimi bajerami, albo. Nie lubię takich stanów pośrednich, prawdę mówiąc. Wiesz, no, Ale ja mam to po prostu za każdym razem, jako że nie używam phone klona po to, żeby głównie zrobić user experience, tak? Żeby to było doświadczenie świeżego użytkownika, a nie moje, który sobie trafiam na stare śmieci. W związku z tym po dostaniu jakiegokolwiek ostatnio akurat, bo był Huawei P60, ja zaczynam od początku. Ja tej irytację przeżywam od początku. W związku z tym ja się do niej przyzwyczaiłem. Ja jeszcze mam o tyle zabawnie, że Huawei w propozycjach aplikacji już przy konfiguracji telefonu, zanim jeszcze trafisz do interfejsu, ma propozycji, nie wiem, Z12. Przy czym, żeby je odznaczyć, nie można odznaczyć wszystkich. Można zaznaczyć wszystkie. Odznaczyć nie. nie Po odznaczyć próbie musisz każdą kolejno, nie? każdą kolejno, a jeszcze jest o tyle zabawnie, że to są ptaszki przy maciupeńkich ikonkach. W związku z tym, próbując trafić ptaszek punktowo, trafia się w ikonkę. I proponuję ci od razu instalację, tak? I tak Pozwolę mi jeszcze. 12 razy. Próbujesz trafić, żeby odinstalować. A później jeszcze, jak wchodzisz po raz pierwszy na przykład do sklepu Huawei, to jeszcze raz proponują ci na nowo. Znowu zestaw aplikacji, tak? Dramat. Zanim się zarąbista Dramat. sprawa po prostu. Z tym, że mówię, ja się przyzwyczaiłem i doszedłem do takiego punktu, że co Przepraszam. prawda może mnie to irytować jako użytkownika, ale robiąc to ileś razy, po prostu przyzwyczaiłem się na tyle, że mnie to już nie razi. Do momentu, kiedy ja mogę to usunąć, to jest wszystko okej. Okay. W momencie, kiedy mnie producent telefonu zacznie zmuszać do tego, żebym ja zainstalował te rzeczy i do tego jeszcze nie pozwolił odinstalować ich, no to wtedy będziemy się bardzo nie lubili. No Bez względu na to, jaki to będzie producent.
No, to ja się zaczynam cieszyć, bo chyba bym potukł tego Huawei, jakby mnie tak wyskoczyło ze dwa razy to okienko, bo z Wiesz co, Motorola nic nie nosiłem. gdyby to nie było tego warte, to prawdopodobnie bym nie robił. Natomiast sam telefon jest na tyle wart grzechu, że już można się przemęczyć. To samo co z tą Motką. Ona jest strasznie fajna, tylko no mówię, zirytowali mnie tym, że mieli coś naprawdę dobrego i zaczynają to psuć. To mi się nie podoba. Tak, to jest przykre. To jest przykre za każdym razem, niestety, jak się wydarza. Dobra, to może skończmy już kopać w Motorola, bo poza tym, tak jak mówię, telefon fajny, recenzja wkrótce. No, nie tak wkrótce, ale niebawem. Cóż tam jeszcze ciekawego w tym tygodniu mieliśmy? Sony. Może zacznijmy kopać Sony na przykład, nie wiem. O, tak, nie. No, Sony pokazało dwa bardzo fajne, strasznie staromodnie wyglądające smartfony, które w dodatku może nie są imponujące, ale za to są drogie. I one się śmiesznie nazywają, dlatego że w normalnym nazewnictwie to jest Xperia 10 piątej generacji i Xperia 1 piątej generacji. Natomiast zabawnie, bo na stronach one czasami noszą nazwę na przykład Mark V, czyli to jest Xperia 10 Mark V, Xperia 1 Mark V. To akurat byłby najmniejszy grzech tego producenta w przypadku tych smartfonów, To wydaje znaczy tutaj jedynym grzechem producenta jest to, że w zasadzie niemalże sklonował poprzednie generacje mi i się. pokazał je jako nowe. Nie ma tutaj wiele zmian. Jeżeli Nie, ktoś nie, ma nie. smartfony bez względu na to, czy ten tańszy, czy ten droższy poprzedniej generacji, to właściwie nie ma co się podniecać, nie ma co myśleć o zamianie tak naprawdę nawet za bardzo. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek myśli jeszcze o zakupie smartfona Sony. Nie no, Adaś, powiedzmy sobie szczerze, nadal flagowiec Sony to jest bardzo fajny Flagowiec. smartfon. Zresztą ten tańszy też jest dosyć fajnym smartfonem, umówmy się. To są naprawdę bardzo fajne smartfony, tylko strasznie niszowe. Niszowe po pierwsze ze względu na cenę, po drugie ze względu na filozofię Sony dotyczącą aparatów fotograficznych. Myśmy ostatnio, będąc w premierach Huawei, premierach serii P60, ale nie tylko, rozmawiali między innymi właśnie o filozofii Sony, które proponuje użytkownikowi doświadczenie jak ze swoich aparatów fotograficznych. Myśmy przy poprzedniej generacji, nie wiem czy pamiętasz, też o Tak, tym rozmawiali. to wraca niestety jak bumerang, no. Sony jakby nie daje gotowych rozwiązań, nie daje gotowych rozwiązań człowiekowi, który po raz pierwszy bierze do ręki smartfona i chce zrobić od razu dobre zdjęcie. Sony daje rozwiązanie komuś, kto już te zdjęcia robi od jakiegoś czasu i jest w stanie sobie ręcznie różne rzeczy poustawiać. Tam jest co prawda automat w tym interfejsie, ale ten automat nie działa tak, jak wam będą działały ustawienia ręczne. Ładnie. Dlatego, że z tych aparatów można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. No wiem, bo miałem jedynkę z poprzedniej generacji, tak? Można z nich wycisnąć naprawdę jak z kamienia wody nie można, to tak stamtąd można po prostu różne rzeczy powyciskać z tych aparatów. Tylko kurde, niestety trzeba się tego najpierw nauczyć. A to jest kompletnie niemarketingowe. Kompletnie. Dokładnie, no bo większość ludzi jak chce robić zdjęcia smartfonem? Wyjmuje pach, chce mieć świetne zdjęcie i co na przykład daje Apple, tak? Zobacz, jaki ubogi wręcz interfejs mają iPhony, jeżeli chodzi o filmowanie i Tak. fotografię. I I z mimo tego, że iPhony nie innymi dorastają, słuchaj, do problem, pięt. dobra. No. Mimo tego, że iPhony nie dorastają do pięt fotograficznie bardzo wielu smartfonom obecnym na rynku, Ale to one są kupowane dorasta. jako smartfony fotograficzne, bo bierzesz i wtykasz fotkę. No dokładnie, ja no nadal jestem zachwycony tym, jak iPhony filmują, ale nie jestem w stanie przesiąść się całkowicie na iPhona, bo by mnie naprawdę szlak trafił, chociaż wiele lat korzystałem wcześniej z iPhone'u. Ale od pewnego, od ósemki bodajże, to już nie używam iPhone'a, bo już. No nie zdzierżę. Ale wróćmy do Sony. Jacek mówi, że wiele nie zmienili. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, który jest nowy w tej flagowej jedynce, mianowicie aparat fotograficzny z nową dwuwarstwową matrycą. Diabli wiedzą, jak to będzie się sprawdzać w praniu. Obiecują, nie wiadomo co, ale no zobaczymy. Druga rzecz już była, ale też jest godna odnotowania. Była. Teleobiektyw o zmiennej ogniskowej, to jest fajne. Trzecią rzecz odnotowuje. Ma mini jacka i ma gniazdko na microSD, a nie ma za to dziurki w ekranie, bo ma ramkę wokół ekranu, gdzie schowano aparat do selfie na tej ramce. Także jest równo prostokątny ekran, w dodatku 4K, to też już było. Przez to telefon wygląda oldschoolowo, ale z drugiej strony właśnie dla specyficznego odbiorcy może być ciekawy. Tylko czy ten specyficzny
odbiorca położy się. Ten schowany aparat mnie kupuje po prostu. Wiesz, że ja nie znoszę po prostu kaleczenia ekranu, czy noszę, noczem, czy A. dziurką. W związku z tym ten aparat schowany w ramce to jest bardzo Coś dobry pomysł, fajnego. tak? Coś fajnego, niemal tak samo, ale widzisz, mnie na przykład się bardziej podobało to, co w Nubi miałem, że aparatu w ogóle nie było widać, natomiast rameczki też nie było widać, prawie że. A tutaj jednak mam to lotnisko, jeszcze co gorsza, na dole również jest. Bo ja bym przebolał, faktycznie nie dają dziurki w ekranie, zrobili lotnisko na górze, no bo musi być, no ale na dole pokiego grzyba ono, a na dole też jest w tym smartfonie, niestety. Tak, to prawda, to prawda. I Sony myślę, że o tym doskonale wie, bo większość renderów ukazuje ten telefon jednak od tyłu, podobnie jak ten drugi, z tym, że przy tym drugim to już się trochę mniej wstydzą, bo to jest wiadomo tańsze urządzenie, Ma więc nawet, mam boczne prezentowane z marginesy też jasną ma troszkę kartą. szersze, tak. Tak, ale ma te bezele ma straszne i w ogóle no, ten tani też mnie nie porwał w żaden sposób, bo ponad 2000, a w zasadzie Znaczy. no, element, który mnie się spodobał, to jest OLED, tak, no, Jest jest OLED. jedna rzecz, o której warto nadmienić, myślę, przy premierze obu tych modeli, i to jest dual SIM realizowane poprzez eSIM-a, tak? Czyli tam nie mamy obsługi dwóch fizycznych kart SIM, tylko mamy kartę SIM i eSIM. Znaczy kartę nano SIM i eSIM po prostu. Tak, no warto jeszcze dodać, że oba mają głośniki stereo. No i tak mówię, mini jacki wiadomo, oba są też wodoszczelne. To też są Tak. plusy, że to nie jest nic nowego w przypadku Sony, tak? Tak, to nie jest nic nowego, tam jest IP65 i IP68, co nie jest błędem, jest po prostu, tak jak mówiliśmy już kiedyś, testowaniem po prostu na obie okoliczności smartfona, tak? Bo ta specyfikacja X5 i X8 troszeczkę się różnią. No dobra, to kogo następnego kopiemy? Może Google? Możemy spróbować Google, a właściwie co nam szkodzi? No tak, jak już kopiemy, to kopmy po kolei. A tak mi się fajnie komponuje z Sony z tymi lotniskami wokół wyświetlacza, bo Google też pokazało lotniska. Słuchajcie, pokazali składaka. Wreszcie, wreszcie jest składany Pixel dla fanów Pixeli. Ojejku, ola Boga, mamy składaka. Boże, jaki on jest paskudny. Okej, nie widziałem go na żywo, przyznaję, nie miałem okazji, ale na A ty podstawie rozmów. nie miałeś jechać na tą konferencję, słuchaj? Byłem, ale tam nie było sampli. Okej. Nie Nie dlaczego? No rozumiem. bo ja też nie rozumiem, ale już wam mówię dlaczego, bo tego w Polsce też jeszcze nadal nie będzie. Wyjaśnienia są różne, jak co roku. Generalnie mają nas widocznie Ja głęboko. myślę, że generalnie wyjaśnienie jest jeszcze, że jest jedno, tak jak dla wszystkich innych producentów, Polacy jeszcze nie potrzebują po prostu takiego urządzenia. Znaczy się powiem ci Myślę, tak. że po prostu nie ma potrzeby rynkowej na takie urządzenie i dlatego Google się zwyczajnie nie Z zdecydowało na jednej nie. strony tak, natomiast no, ja bym zrozumiał, gdyby na przykład powiedzieli, słuchajcie, nie dajemy Pixela Folda, bo całe zapotrzebowanie wszystkich 10 nabywców na składane smartfony w Polsce ogarnia Samsung. Okej, ja bym zrozumiał takie podejście, jak najbardziej, ale nie rozumiem tego podejścia względem Google Pixel 7a, czyli budżetowego, nazwijmy to w cudzysłowie, Pixela, który moim zdaniem może nie jest najładniejszy, ale w O, odniesieniu wiesz, do. w tej wersji koralowej czerwonej to jest całkiem niebrzydki. Tak, z tyłu, odwróć go na front. Z frontu jest paskuda z wielkimi lotniskami, ale on. Na nasze, bo on kosztuje 500 dolków, czyli na nasze 2050 parę złotych. A ma OLEDa, jest stosunkowo niewielki, bo 6,1 cala, 90 Hz ten ekran jest. Ma Bezprzewodowe ładowanie mam. tak. Pamięci DDR5 szybkie i UFS 3.1 też może nie najszybsze w tej chwili, ale całkiem szybkie. Myślę, że będzie robił przyzwoite zdjęcia, bo te aparaty nie są jakieś extraordinary. 64, 13 szeroka, z przodu 13. Brak tele. Ale piksele są znane z tego, że potrafią wyciągnąć coś z tych zdjęć, więc myślę, że byłby to niezły telefon w tej takiej średniej półce, a jeszcze bierzmy pod uwagę to, że to dochodzi do tego, prawda, cała legenda, cała otoczka Google, że to jest smartfon wzorcowy, referencyjny i tak dalej. No, myślę, że Ja się zastanawiam, słuchaj, tego nie rozumiem. Dlaczego oni się tak boją tego szybkiego ładowania? Tutaj w przypadku 7A to jest 18 watów tylko.
przewodowa. Myślę, że wytłumaczenie, bo prawdę mówiąc, nie pomyślałem, żeby o to zapytać przedstawicieli. Zresztą myślę, że i tak bym się nic nie dowiedział, ale podejrzewam, że tłumaczyliby to podobnie jak przedstawiciele Samsunga, że po prostu chodzi o kondycję baterii, a to jest wystarczająco szybko, nie musi być szybciej, lepiej zapewnić większą trwałość baterii Tak, całego. jak w przypadku Folda, Polacy jeszcze Folda nie potrzebują, tak w przypadku szybkiego ładowania też Tak. Polacy i w ogóle wszyscy użytkownicy jeszcze szybkiego ładowania od Google nie potrzebują po Ale ty prostu. pamiętasz, co nam kiedyś taki jeden ewangelista z pewnej koreańskiej firmy powiedział, że Polacy też, w ogóle, że Europejczycy też dużo RAMu i pamięci wewnętrznej nie potrzebują. Kiedy zapytaliśmy, dlaczego myśmy dostali słabszą wersję telefonu niż Azja. No, No także. tak, ale to wiesz, to są niestety tłumaczenia nagminne, też bez względu niestety na markę. Witki opadają mi tyle po prostu. Nie ma co gadać, bo szkoda strzępić ryja według mnie na to. No jest jak jest. W każdym razie nowe piksele są ciekawe. Szczególnie mówię ten 7a niepozorny. Według mnie jest gwiazdą tej Nie, no premiery. jest okej, jest okej. To jest A nie całkiem fajny spada. smartfon. No, pokazał Ja... jeszcze tableta. Tablet jak tablet, no. Tablet jest 11-calowy, taki jeszcze z bazą do ładowania i do podłączania chyba różnych rzeczy. A tam chyba głośniki są w nim. Natomiast ten Pixel Fold mnie zdziwił o tyle, że on ma przedziwne zupełnie proporcje jak na składaka. Ma i do tego jeszcze ma tą ramę wokół ekranu. Znowu fajnie, że wywalili aparat na ramkę. Z drugiej te proporcje są jeszcze dziwniejsze, jak się patrzy. Mówię, chciałem to zobaczyć na żywo, bo na renderach mi się to nie podoba. Oczywiście na renderach żaden producent składanego smartfonu nie pokaże, czy on ma fałdę, czy nie ma fałdy. Może ma, ale już w ogóle te rendery mało zachęcające są według mnie. To No. prawda. To prawda, on jest jeszcze dodatkowo w nudnych kolorach, bo jest w takim beżowym i w czarnym albo ciemnoszarym, w zależności Jest od tego, jak się spoko, spojrzy. ale no mnie by na przykład ta ramka wokół ekranu odstraszyła. Z drugiej strony ktoś mi zaargumentował, też poniekąd w miarę słusznie, że ale słuchaj, będzie ci się wygodniej trzymało. Ale to ja bym wolał, żeby była szersza po bokach w tym momencie, bo ja go trzymam raczej tak, niż za górę i za dół trzymając. A poza tym, no, powiem szczerze, używam składanego smartfona i mi wąska ramka wokół ekranu nie przeszkadza. Także. Ja mam taką propozycję, nie wiem kto ci to powiedział, ale powiedz mu, że musi poszukać takiego smartfona, który będzie miał duży margines z prawej strony albo z lewej, jeżeli używa lewej ręki, żeby też się wygodniej takiego smartfona trzymało. I Piotr, gruby nie. czarny pasek by się przydał po prostu z boku, żeby było widać wszystko na ekranie po Ja mam prostu. lepszy pomysł. Słuchajcie, drodzy producenci pokrowców, a zróbcie coś takiego z takim gripem po jednej stronie albo po drugiej dla praworęcznych i tłuczcie to, tylko pamiętajcie, kto wam ten pomysł podrzucił. Nie wiem, czy to Prawda? trzeba, bo to jest dla mnie trochę bez sensu, ale who knows, no. No, może ktoś polubi właśnie trzymanie w ten sposób. Szczególnie właśnie, jeżeli chce jedną ręką, nie chce, żeby mu się męczyła i chce widzieć wszystko na ekranie, tak? Duży margines z boku, bardzo proszę. Z lewej albo z prawej, dla lewo albo praworęcznych. No Jezu, jakie to nonsens. Ale no cóż, tak zrobili. Przejdźmy dalej, bo tego i tak w Polsce nie ma i nie będzie, więc Słuchaj, ja wspomnę może szybciutko się. jeszcze też o dwóch rzeczach, których w Polsce nie ma i nie będzie, i to są Aquosy Sharpa. A, o, tak. Aquos R8 i Aquos R8 Pro. I powiem szczerze, że to też pomimo tego, że tam jest fajny procesor całkiem, fajny wyświetlacz IGZO, to są szczególne sharpowe wyświetlacze i ogólnie niezłe konfiguracje, to powiem szczerze, mnie troszeczkę zasmucił brak pamięci, brak informacji o aparatach fotograficznych, takiej rzetelnej informacji. Taka jest bardzo ogólnikowa. No właśnie, no właśnie. Oczywiście oni powiedzieli, jakie tam są aparaty i są nie najgorsze, bo na przykład w Tak. tym jest calowa matryca, nie? Ale no to w ogóle dziwne podejście, bo na przykład dają calową matrycę obok tylko rozmywacz tła. Ale też Tak, no. dokładnie, dokładnie. I to jest przedziwna niespodzianka po prostu, naprawdę. Bo R8 w tej wersji Pro to powinien być no, full wypas aparat, tak? A tak nie do Natomiast końca tutaj jest. fajna matryca, pewnie dali nie najgorszą optykę jakąś, tylko że no kurczę, w towarzystwie właściwie nie wiadomo czego. Jest jeden aparat. Może Ale i wiesz, dobrze. ubiegłoroczne były podobne już. One też znowu, tak jak w przypadku Sony, jak sobie popatrzycie na R7, one są
ciutkę upgrade'nięty, ale nie jakoś tam strasznie, nawet pod względem stylizacji. Jeszcze tak dla porządku dodam, że Sharp jeszcze pokazał trzeci telefon, ale tym razem już budżetowy. Tak, to On prawda. się nazywa Aquos Wish 3. Tak. Jest tak samo tragiczny jak jego poprzednik. Nie ma na. Niestety. Nie ma czego żałować, że to do nas nie dotrze, ale odnotowujemy, że pokazała Sharp nowe Aquosy. Tak, no ja mówię, ja tą 8 Pro chciałbym wziąć do ręki i pstryknąć tym kilka zdjęć, bo nie przeczę. Ja niemal wierzę, że tym jednym aparatem da się robić całkiem Da się, fajne zdjęcia. Natomiast mnie w tym smartfonie, kurczę, brakuje teleobiektywu. Tam powinien być porządny teleobiektyw po prostu. ale to musisz, mój drogi, sobie jechać na wycieczkę do Japonii i sobie tam kupić, bo oni nawet na imprezy takie targowe w Europie nie przyjeżdżają z tymi telefonami, także bo przyznam, że nie Tak, widziałem. na imprezach targowych, to znaczy przyjeżdżać, to chyba jeszcze nawet niedawno przyjeżdżali, tylko oni przywozili wyłącznie to, co było dystrybuowane w Europie. Nie, A to, co było dystrybuowane w Europie, to był chłam po prostu totalny. a tak, tylko pamiętajcie też, że to, co trafiało z logo Sharp, jeżeli chodzi o smartfony do Europy, to niekoniecznie był ten Sharp, który jest w To nie Japonii. był szans w ogóle. Tak samo uważajcie też, w Azji można trafić Panasoniki, które z Panasonica mają tylko logo, a też są po prostu takimi Chińczykami, że aż boli. To jest Najwyraźniej niestety udzieli coraz mniejsze licencji. po prostu. Chyba też nie do końca sprawdziły, komu udzielają i na co. Smutek, no ale cóż. Realme? Dobra, it's Realme. Realme sztuk 3 też. Jedenastki. 11, 11 Pro, 11 Pro Plus. Te dwa wyższe, zresztą wszystkie w ciekawej stylizacji, bo ten najtańszy może być pomarańczowy. I tu się nie wiem, czy na przykład Oppo oburza, bo oni tam też pomarańcz stosowali. Jeszcze ktoś stosował Vivo chyba. No ale pewnie nie da się zastrzec kolorów. W każdym razie kolorek podobny już go gdzieś widziałem. Natomiast te wyższe, czyli modele Pro, mają takie fajne plecki z takim przeszyciem, albo zielone, albo takie beżowe. Nie wiem, jaki to kolor, nie umiem go Znaczy nazwać. to jest taki beż z jakimiś żółto z O, pomarańczowymi motywami, złota. tak? No jest to dosyć ładne, duża, wielgachna oprawka na aparaty fotograficzne, styl sugerująca, diabli wiedzą co, a tak naprawdę fotograficznie to tam jakiegoś szału nie ma. Dramatu oczywiście nie ma, bo na przykład w tym Pro Plusie mamy 200 megapikseli, to nie ma to tamto, ale już na przykład pozostałe to jest 8 szeroka i 2 do makro. W Pro to już w ogóle poszli na łatwiznę, bo dali 100-megową matrycę i też makro. I w podstawce to już w ogóle, w podstawce są 64 mega i dwójeczka do rozmywania. No tak, ale jest przebój, bo w tej podstawowej wersji Pro jest 67 W ładowania, a w tej wyższej jeszcze z plusem jest 100 W, tak? Tak, Mają się czym chwalić niby. a naprawdę warto też jeszcze odnotować jeden szczegół, który być może wielu umyka. Otóż topowe zestawienie 11 Pro Plus można mieć z pamięcią 12 giga plus 1 tera w cenie 2600 juanów, co daje na nasze 1,5 koła z groszami. No, Bez. gdybyśmy w Chinach kupowali telefony i nie musieli przy ich przewożeniu nic płacić, to byłoby fajnie. No, także tutaj pojechali naprawdę ostro, srogo i to jest coś, co według mnie, akurat moją uwagę przykuło, ta pamięć w stosunku do ceny. No wiadomo, że u nas by było drogo, no bo u nas musi być drożej, prawda? Natomiast no, 1 tera w telefonie, powiedzmy, segmentu poniżej 2000, to powiem szczerze, że próbuję, wysilam zwoje w tej chwili mózgowe i kurde, nie przypominam sobie jeszcze, Ja prawda? też nie. Także. Ja też nie. Oba te smartfony mają stosunkowo jeszcze nowy na rynku Dimensity 7050, tak? Także to jest. Zresztą z tymi nowymi procesorami więcej smartfonów w tym tygodniu wyskoczyło również, bo jest jeszcze kilka premier, gdzie te nowe procesory się również pojawiły. No dobra, to może opowiadaj o tych premierach w takim razie, jak już To zacząłeś. znaczy tak, ja dodawałem w tym tygodniu dwa nowe jeszcze procesory i nie wiem, czy nawet nie dzisiaj jeszcze coś powiem szczerze. I te dwa nowe procesory to było bodajże. A nie, o Realme dopiero co mówiliśmy.
Natomiast to chyba było Vivo i78 z Dimensity 7020. Jak mi się zdaje. Słuchajcie, prześliczne zupełnie, jeżeli chodzi o obudowę. Obudowa jest, wygląda jak różowy ogień po prostu, jak jakieś pióra różowe, no nie wiem, śliczny rzucik zrobili i mnie rzeczywiście tym ujęli. Rzucik Bo, fajny, bo... ale reszta już mniej fajna. No niestety, bo jak spojrzycie, to jest kolejny klon konstrukcji, które znamy i albo lubimy, albo niekoniecznie, to w zależności od tego, kto ma jaki model. No tak, bo jest jeszcze taki 78 plus, który jest o niebo fajniejszy, a wcale nie jest dużo droższy. Tak, to prawda. Z tym, że i70 Plus było już troszeczkę wcześniej, No tak, myśmy no chyba nawet o bo nim mówili już ono swego jest czasu. Tak. na Snapdragonie też już dobrze znanym, także to akurat mniejsza o to. I chyba rzeczywiście drugi to był ten 7050, o którym, znaczy chyba rzeczywiście Tak. Redmi 11 Pro. Tak, Czyli bo ja. 7020 i 7050, tak? Tak, bo ja patrzę w tej chwili w listę procesorów i patrzę, co dodałeś, i dodałeś dwa Dimensity. Tak, Zresztą w ogóle dokładnie. w czołówce są cztery Dimensity, bo jeszcze serii 8 były dwa nowe, ale to już było wcześniej. W każdym razie i78, jeżeli byście się zasadzali, bo na razie to miał premierę w Chinach, nie jest to coś strasznie ciekawego. Jeżeli cena będzie przystępna, to można spróbować, jest warto tyle grzechu, że co prawda nie ma tutaj ani OLEDowego wyświetlacza, ani nie wiem, bezprzewodowego ładowania, ale jest rzetelna bateria. Jest całkiem fajny ten wyświetlacz 6,6 o dobrej rozdzielczości, z dobrym odświeżaniem. Jest główny aparat 50 megapikseli, także myślę, że zupełnie spoko można. I ładowanie 44 W jeszcze do tego. Także gdyby się u nas pojawił, to warto zwrócić na niego uwagę, jeżeli cenicie sobie pieniądze w kieszeni, a on u nas będzie kosztował sensowne pieniądze z kolei. Może. Jak już jesteśmy na polskim rynku, to ja tak tylko kronikarsko, nie rozgadujemy się. Specyfikacje se sprawdźcie. Na polski rynek dwa nowe Redmi Note 12 weszły. Redmi Note 12 Pro bez 5G. I tam nie będę reklamował, ale jest promka do 15 maja. Ktoś zainteresowany, to niech zagęszcza ruchy. I drugi Redmi Note 12S na MediaTeku z AMOLEDem, więc zdecydowanie ciekawsza propozycja. I on też jest w jakiejś tam promocji. Patrzę, bo trochę niedowidzę. Też do 15 maja wyjdzie taniej, także szczegóły w newsie. Koniec. Oficjalnie wyskoczyły Poco F5 i Poco F5 Pro. Wreszcie są długo oczekiwane, spodziewali się ludzie nie wiadomo czego, dostali to, co dostali. I w zasadzie ja powiem szczerze, że nie wiem, czy czuję się rozczarowany, czy czuję się usatysfakcjonowany. Wiesz Powiem co? szczerze, te telefony są Mam tego okej. Okay. podstawowego Poco. Jest spokowy, całkiem okej, spoko plastik, niedroga rzecz w sumie, ale właśnie tu się zacząłem śmiać, bo co mnie osłabiło? Jakiś czas temu pisaliśmy, że Xiaomi instaluje już trzy przeglądarki internetowe. No i w tym Poco są trzy, słuchajcie. No. Ja nowy do koloru, lubisz operę? Cyk, masz operę. Lubisz filmową, UI-ową przeglądarkę? Też masz. I jeszcze do tego Chroma masz. No kurde, ludzie ręce opadają. Ja mówię, to wracamy do Motorola. No ale okej, Xiaomi mnie przyzwyczaiło, że tam jest mnóstwo dobra w tym interfejsie, ale zrobię to przy was, bo się sam zastanawiałem. Mogę usunąć aplikację. Operę mogę No. usunąć i No. przeglądarkę mogę usunąć. No i Chroma pewnie w tym momencie też da się usunąć. Da się usunąć, także ups. Dobra, da się to wywalić, ale macie trzy przeglądarki do wyboru na dzień dobry. Wiadomo, że jeszcze Android najpierw pyta tamtego, ale dobra. Zostawmy to. Śmieszna rzecz. Będzie recenzja, to wam o tym opowiem szerzej. Nie ma co rozgadywać się. Ot, taki przeciętny średniaczek. Nic strasznie złego, nic strasznie powalającego. Na kolana mnie nie rzucił, ale. On ma siódemkę plus, No zdaje się, więc. tak? Tak, siódemka DDR5 i UFS 3.1, także jest dobrze, jest AMOLED 120 Hz, jest w miarę szybkie ładowanie, bo 67-watowe. Te aparaty też nie są jakieś straszne, bo 64, 8 szeroka i makro. No i w zasadzie tyle. No. Ot taki średniaczek skrojony w sam raz i finito.
No i Trójkąt ten to jest w zasadzie większy. bardzo podobny. Ma tam o oczko Ale wyższą tam baterię, właśnie. ma Snapdragona 8 z plusem, 8 z plusem, jeżeli pamiętam. Tak. Jeden, ale generacji pierwszej chyba, tak? Nie, w pierwszej generacji, no ale to Pierwszej nadal generacji. oczko wyżej, ma wyższą rozdziałkę ekranu, bo No podstawkowo. tak, bo on ma 2K, zdaje się, tak? Tak, dokładnie. 2K. Aparaty w zasadzie te same, nie ma o czym gadać. Bateria też ciutkę większa, no to fajnie. Zrąbali natomiast jedną rzecz, dali mu podekranowy czytnik linii papilarnych, bo przecież musi być fancy, ten ma z boku. Ja bardzo to lubię, bo akurat ten z boku porządnie działa Działa. i przede wszystkim działa, tak? Cenowo też jest oczywiście promeczka, czekaj, jest czy była? 4 dni do 12 maja. No to super, jeszcze dzisiaj ktoś jak chce koniecznie to zdąży kupić. 2800 za Pro, 2,5, aha, ale teraz 2,5 kosztuje, a Jezus, ja już ślepnę, słuchajcie, naprawdę. Dlaczego F5, noszę okulary? no ja mam, ale nie chcę mi się teraz szukać pod ręką, gdzieś nie mam. 2200 kosztuje podstawka i też 200 zł taniej do 12 maja. Czyli do dzisiaj, albo było do wyczerpania zapasu, więc jak ktoś chce bardzo kupić i będzie miał szczęście, że się zapasy nie wyczerpały, to sobie jeszcze może taniej kupić. Ja jeszcze wspomnę, tak? Nie chciałem powiedzieć, czy warto. Nie odradzam, ale znowu powiem wam w recenzji, więc jak ktoś chce najpierw poczekać na recenzję, to musi poczekać i trudno, nic ze zniżki, ale może akurat do czasu, jak ja zrobię recenzję, to one już zdążą stanieć znowu, więc spoko. Huawei Nova i71 w Chinach i nie ma co płakać, że u nas go nie ma albo nie będzie. I Huawei Nova 11i, która miała dziwną premierę razem z serią P60, tylko jej tam nie było. Myśmy dostali Była informację wcześniej. prasową. Tak, myśmy dostali informację prasową, ale wiesz, na naszym rynku, na rynku europejskim, Tak, tak? no właśnie śmiesznie było, bo on był wcześniej pokazany i jak go właśnie Tak. próbuję w tej chwili na mojej liście znaleźć, już wam mówię. 4 maja była ta premiera w Chinach. Natomiast na Europę był zapowiedziany 8 albo 9, jeżeli dobrze pamiętam, tylko nie pokazał się właśnie na premierze i to jest dosyć przedziwne. No bo ustępował pozostałym dwoma, chodziło o zrobienie hype'u, zrobili hype, a co ci tam będą jakiegoś byle średniaka pokazywać, no jak to wygląda. I to jeszcze jak już jesteśmy przy rzeczach, które do nas nie dotrą i w Chinach i przy Redmi, to jeszcze tylko wspomnę, pokazał się Redmi Note 12 Air Pro, czyli tych Note'ów to już jest od groma jeszcze trochę. Szczegóły macie w linku, bo to do nas raczej nie trafi. Jak trafi, to pod inną nazwą. Nie ma też za bardzo się tutaj nad czym rozwodzi, bo to nie jest jakiś tam super, hiper, duper telefon. Ty jeszcze chciałeś coś na koniec zakończyć jakimś Tak, hitem. chciałem powiedzieć, bo ja byłem dopiero co na premierze między innymi P60 Pro, ale o P60 Pro to sobie poczytajcie w teście, bo recenzja jest umieszczana na MGSM-ie. W związku z tym zapraszam. Mogę wam go, nie wiem, ewentualnie pokazać, tak, że o, taki ma fajny tył, że robi takie pająki. O, takie pająki robi. Nie wiem, czy mojego pająka dobrze widać. Coś tam Chyba go widać. widać. On normalnie ma, słuchajcie, 4 mm. A to zdjęcie jest super ostre po prostu. Także makro mnie zachwyciło w P60. Nie tylko zresztą makro. Ale pokazali jeszcze. Pokazali w Mate X3, czyli ten swój otwierany, który będzie. Będzie w Polsce również, podobnie jak P60 Pro też będzie w Polsce. Pokazali poza tym jeszcze jeden zegarek, który od zegarków do tej pory pokazanych Huawei różni się tym, że ma po pierwsze obsługę kart SIM. A po drugie, on chyba, nie pamiętam czy SI ma, czy no, ale chyba SI ma. Esim mi się wydaje, Nie Esim. dam głowy w tej chwili. I ma jeszcze jedną nowość, kontrolę oddychania, co mnie dosyć mocno zdziwiło, nie mam pojęcia jak on to To robi, co ci mówi? ale w jakiś Wdech, wydech, wdech, wydech. nie mam pojęcia. Natomiast rzeczywiście jest to nowość, jeżeli chodzi o aplikacje prozdrowotne. Pokazali oczywiście jeszcze te ultrabooki, ale kurczę, na Szepot. średnio, w związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do naszych kolegów z polskich serwisów technologicznych. Na pewno coś o tych ultrabookach napisali dobrego. Tam chyba jeden 16-calowy, dosyć ciężki już taki. I X oczywiście, który jest bardzo fajny. To jest kontynuacja po prostu ich linii takiej topowej. 16-calowy ultrabook?
No, ja bym go nadal nazwał ultrabookiem, bo to cieniutkie jest, no. Aha, Ale okej, okay. X Dobra, jest na ale to. pewno ultrabookiem nadal. No to nie wiem, to ja bym się No nazywał umówmy się, że laptop. laptop. No nie, nie, niech To będzie. Oni laptop, to nie. go nie nazywali ultrabookiem, broń No Boże. właśnie, to, to, Ja go to, to nazywam dlatego, że ze względu na to, jakie ma rozmiary do grubości i wagi, no to nadal to w zasadzie w tej klasie jest ultrabook. Ale nie, nie, to jest mój duży wymysł, laptop. a nie Proszę, pierwowy. to już jest fest ekran, także do pracy jak w sam raz. Namawiam was do zajrzenia do tej mojej recenzji. Nie musicie czytać, jak nie lubicie czytać. Obejrzyjcie zdjęcia po prostu, bo to w zasadzie mówi samo za siebie, jak te zdjęcia z tego smartfona wyglądają i wtedy będziecie mniej więcej widzieli. Co Okej, prawda ja okay. sobie Jakieś zdaję sprawę, nocne że... dałeś? Słucham? No patrzę, jakie nocne dałeś, bo to jest kurczę. Wiesz co, nocnych dałem stosunkowo niedużo, To natomiast dobrze. dorzucę prawdopodobnie troszeczkę Dobrze, nocnych. Z nocnymi no jest problem, uważaj. słuchaj. Z nocnymi jest problem, dlatego że nie widać, że to są nocne. Nie jestem w stanie A, zrobić przeginałeś. zdjęcia. No cóż, no przegięli, Ja tak? nie widzę nic, natomiast on widzi po prostu ostro wszystko, co jest wokół mnie. I to wygląda, jakby był świt albo wieczór, a jest kurczę ciemna noc. No Nie, i to po prostu udowodnij to ludziom, że to dopisz jest do nocne fotografii. zdjęcie. Zawsze możesz dołożyć obok zdjęcie dla porównania z innego telefonu, nie? Że... Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka, słuchaj. No. Huawei się chwalił, że P60 Pro robi bardzo fajne fotki księżyca. Nowością było to, że będzie potrafił, bo on ma też ruchomą przysłonę, A, tak? żeby zgrać. 10-stopniową, ale najlepsze jest to, że ja nie byłem w stanie zrobić fotki księżyca tym smartfonem. No, Dopiero czekaj, nie. nasi koledzy mnie głąbowi na wyjeździe, na premierze Huawei, powiedzieli: Ty, słuchaj, a sztuczną inteligencję włączyłeś? No Aha. kurde, nie włączyłem, korzystałem z własnej. I to A, niestety był to problem, bo nie, bez sztucznej inteligencji z dobrego zdjęcia księżyca nie da rady nie. Nie, zrobić. własną możesz zadziałać. Własną też możesz zadziałać. Też będziesz miał dobre zdjęcie. Robisz zdjęcie księżyca, ono wyjdzie jak wyjdzie, a potem sobie wyobrażasz własną inteligencją, jak on mógłby wyglądać, gdybyś AI-a włączył. Także wiesz, sam też możesz. Spoko, ja zdjęcia księżyca w końcu też wrzucę. To są oczywiście zdjęcia Dobrze, księżyca dobrze. robione przez sztuczną inteligencję, tak jak we wszystkich innych markach. To nie są prawdziwe zdjęcia księżyca. Ludzie, no, czy ktoś jeszcze wierzy, że to optyka robi? No. Nie, optyka tego nie robi w No, żadnej z marek i wszyscy o tym nie, poniekąd mówią, tak? Co prawda opowiadają legendy na ten temat, ale tak naprawdę, słuchajcie, czy jak się robi zdjęcie księżyca smartfonem, to się chce mieć białą plamę, czy się chce mieć księżyc? Co mnie no. to interesuje, czy to kurczę Jak? programowanie podkłada, czy ja sam robię? Otóż to, także, a dzisiaj, o nie, kurczę, pochmurzyło się, bo właśnie myślałem, że dzisiaj się porobi jakieś fotki księżyca, ale widzę, że kicha. Także nic z tego, przynajmniej u mnie. Przepraszamy, że przedłużyliśmy troszeczkę w tym Ale. tygodniu. Dziękujemy Wam jak zwykle, że wpadliście. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nas odwiedzacie i że macie cierpliwość do nas. I zapraszamy za tydzień, myślę. Tak, no to do zobaczonka. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego do przyszłego tygodnia. Pozdrawiamy serdecznie.